przed nami, jak sam o sobie pisze, człowiek, który nie zarabia milionów, ale jest przez miliony czytany. Przez miliony tych czytelników, którzy tak jak on zastanawiają się, co zrobić z tymi wydatkami, których za każdym razem jest za dużo. No ale w sumie on już chyba wie, co z nimi zrobić, bo to jest człowiek, to jest bloger, który wie, jak oszczędzać pieniądze. Przed wami Michał Szafrański! Brawa dla Michała! Dzień dobry. Słychać mnie, czy mnie nie słychać? Fajnie, że jesteście. Marcin zrobił taki show, że w tej chwili to nie wiem, co zrobić. Ale po mnie jest panel, także zawsze coś tam ktoś inny dopowie, nie? Dobrze słychać, czy nie? Dobrze. Ja mam trudny temat. Musiałem na przerwie wywalić jakieś połowę slajdów, bo Marcin wszystko powiedział na temat własnego biznesu i własnej firmy i tego, jak to wszystko układać, żeby miało ręce i nogi. Zacznę od tego, że znaczy ja się chcę pochylić nad tym, co nam grozi, jakie my te emerytury możemy mieć i jak możemy sobie zapracować na to, żeby te emerytury były sensowne, bo nie wierzę w to, że system nam je da i tu się podpisuję pod wszystkim, co zostało powiedziane wcześniej. Będę wam mówił o mojej drodze, o tym, co ja robię, więc to ten disclaimer musi się tu znaleźć, tak? To, co tutaj zobaczycie, usłyszycie, to nie jest rekomendacja w myśl rozporządzenia ministrów finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, dziennik ustaw z 2005 roku, numer... Tak? To nie jest to. Więc ja zawsze zachęcam na moim blogu, używajcie swojej głowy. Wszystko, co słyszycie, gdziekolwiek słyszycie, Zbyszek o tym mówił, tak? Nie patrzcie na ten szum, słuchajcie siebie, zastanawiajcie się, w jaki sposób to, co widzicie albo co ktoś wam mówi, aplikuje się do waszego życia, ale przez pryzmat tego, kim wy jesteście, jakie macie swoje oczekiwania czy wyobrażenia na temat swojej przyszłości. I dla każdego ta droga będzie trochę inna. To jest moja droga. To jest moja droga, tu jest moja emerytura. 527,66 zł miesięcznie będę dostawał z ZUS-u. Oczywiście o ile nic się po drodze nie wyłoży. Tak? Jasne? Bo nie wiadomo jak będzie, ale na dzień dzisiejszy tak to wygląda. Czy to jest news, który mnie przeraża? Absolutnie nie. Dlaczego to, tu jest taka kwota, a nie inna? Dlatego, że ja od zawsze wiem, że na nic nie mogę liczyć z ZUS-u. Czyli od zawsze optymalizowałem sposób mojego zatrudnienia, sposób mojej pracy, sposób mojego płacenia podatków, sposób mojego wpłacania pieniędzy na ubezpieczenia społeczne po to, żeby jak najwięcej zostało u mnie, a nie żeby jak najwięcej trafiało tam w ramach jakiejś obietnicy, że w przyszłości coś z tego będę miał. I powiem wam tak, jest mi bardzo przykro mówić, że się nie pomyliłem te 20 parę lat temu. Bo 20 parę lat temu pracowałem jako dziennikarz. Pracowałem jako dziennikarz, a dziennikarze to jest taka fajna grupa społeczna, która jako jedyna chyba ma prawo zaliczyć 50% kosztów uzyskania, znaczy 50% swojej pensji zaliczyć jako koszty uzyskania przychodu, czyli tak jak na umowie o dzieło, a oni tak zarabiają na etacie. Nie tylko, tak? Dobrze, a kto jeszcze? Informatycy, tak, jak dobrze zakombinują, właśnie. Informatykiem też byłem. Powiem więcej, w nawiązaniu do tego, co mówił Marcin, żeby być dobrym w tym, w czym lubimy, chcemy być dobrzy, co ktoś może kupić, był taki czas w moim życiu, który trwał 5 lat, że równolegle byłem dziennikarzem i informatykiem, szefem działu IT w wydawnictwie. I gdzieś te drogi musiały się rozejść, więc wybrałem, tak się złożyło, że w 2000 roku wybrałem dziennikarstwo, po czym po 2 latach stwierdziłem, że to była bardzo głupia decyzja. I odszedłem z wydawnictwa, poszedłem do pracy do firmy informatycznej, bo jednak to mnie bardziej kręciło niż pisanie i czytanie tekstów. Aczkolwiek to pisanie i czytanie tekstów, jak sami widzicie, ono gdzieś tam za mną się ciągnie. I cały czas jest. To jest jedna informacja, ale druga informacja jest taka, że już dzisiaj Polak, który przechodzi na emeryturę, dostaje średnio 55-60% swojej ostatniej pensji, czyli tak zwana stopa zastąpienia, ile będzie otrzymywał. I to wygląda tak dzisiaj. A jak będzie wyglądało za jakiś czas? To są szacunki obecne.
tak? Czyli one mówią, że no w 2046 roku, KNF to mówi, Komisja Nadzoru Finansowego, to będzie 47,5% w takich warunkach optymalnych, ale tak naprawdę raczej to będzie około 30%. To ile w końcu będzie? Za mało. Jest, jak to mówi młodzież, HGW, tak? No trudno. I ta pani doskonale nam to, myślę, obrazuje. Co to oznacza, że 1/3 naszej ostatniej pensji to będzie nasza emerytura? Jeżeli zarabiamy 5000 zł miesięcznie, to będzie 1500 zł. To są, matematyka jest prosta, tak? 1500 zł, nie 1/3, tylko 30%. No, to zasadnicza różnica, nie? Nie 1666, tylko 1500. I teraz, okej, okay, czy to jest dużo, czy to jest mało? Jeżeli ktoś liczy wyłącznie na ZUS, to będzie w bardzo złej sytuacji. Mam nadzieję, że tak jak tu siedzicie, ja wiem, że jesteście czytelnikami naszych blogów, nie liczycie na ZUS. Ktoś liczy na ZUS jeszcze? Jako dodatek. Uff, bardzo dobrze, będziemy o tym rozmawiać. A propos dodatku. Emerytura minimalna, czyli tak, żeby dostać emerytury 1500, i to mówię w przy optymistycznym założeniu, że nic się nie posypie przez najbliższe 30 lat, tak? Czyli że ten system będzie nadal działał, dostaniemy 1500. Ale jeżeli nie będziemy mieli wystarczająco dużej ostatniej pensji, to dostaniemy emeryturę minimalną. Pod warunkiem tylko, że przepracowaliśmy, nie pamiętam ile, 25 lat? 20 albo 25 lat, bo to się też zmienia. Aczkolwiek, zobaczcie, co można zrobić. Rządzący mogą powiedzieć, dobra, było 25 lat, a od 1 stycznia 2018 roku to będzie na przykład 35 lat. No dlaczego nie? Taki musisz mieć staż pracy. Wszystkie kobiety są wycięte, które rodziły dzieci, tak? Są poza systemem. I to jest to realny problem, z którym wszyscy się zderzymy, bo być może za chwilę my będziemy musieli jakoś tym ludziom pomagać, to co Marcin mówił na końcu swojego slajdu, jakoś tym ludziom pomagać się odnaleźć w rzeczywistości, która walnie w nich ze zdwojoną siłą, w wieku, w którym będzie im bardzo trudno zaadoptować się do sytuacji, bo będą w takim wieku, w którym można powiedzieć, no co, uniwersytet trzeciego wieku nam zostaje, tak? Może pójdziemy, może się przebranżowimy, przekwalifikujemy. Dlatego trzeba działać teraz. Dla mnie emerytura minimalna to jest coś takiego, co ja z przyjemnością przytulę. Zaraz wam pokażę dlaczego. Dlatego, że to zmniejszy moje koszty utrzymania w jakimś tam stopniu. Ale nie wierzę, że ona będzie duża. Wniosek jest tylko jeden. Znaczy, jakby nie patrzeć, to jesteśmy zdani wyłącznie na siebie, na to, co sobie wypracujemy, na to, co sobie zaoszczędzimy. I teraz kluczowe pytanie, które się pojawia, jest takie, no dobra, skoro już wiem, że jestem zdany tylko i wyłącznie na siebie, to ile ja tych pieniędzy muszę mieć? Ile muszę mieć pieniędzy, żeby przeżyć na emeryturze, żeby żyć na emeryturze, kiedykolwiek ona nastąpi, żeby żyć na niej w taki sposób, w jaki chciałbym żyć. Znaczy nie martwić się o to, co do garnka włożę, być może od czasu do czasu gdzieś pojechać, w jakiś sposób funkcjonować. To jest tak naprawdę pytanie o to, jaka jest cena waszej wolności. Znaczy, co wy definiujecie jako wolność? Bo ktoś powie, ok, ja potrafię funkcjonować za 2000 zł miesięcznie, pojadę sobie, będę sobie zwiedzał świat, będę jadł banany tam z palmy. Banany się z palmy je, nie? Marcin, powiedz, bo ty jesteś podróżnik. Z bananowca, no właśnie, czy tam kokosy, czy cokolwiek. Przyroda będzie, i właśnie, to będzie dygresja. To będzie dygresja. Marcin powiedział coś takiego ze sceny, z czym ja się gruntownie nie zgadzam. W przerwie to mówiłem, że Marcin powiedział, chyba każdy z nas lubi podróżować, prawda? Ja mówię, kurde, ja nie lubię. Znaczy ja sobie moją emeryturę wyobrażam w ten sposób, że będę siedział w domu, od czasu do czasu sobie pogram tam znowu, być może w Counter-Strike albo tam w kolejną jakąś wersję. Dzieciaki nie będą przeszkadzały, bo już ich w domu nie będzie. Z żoną od czasu do czasu gdzieś tam być może coś zrobimy, ale niekoniecznie ja jestem domator. Ja chcę być w domu. Counter-Strike jest fajny, naprawdę. Jeżeli ktoś nie grał, polecam. I teraz tak. Doradcy przeróżni, raczej ubezpieczeniowi, raczej ci od ubezpieczeń na życie i takiego planowania, lifetime planerzy wam powiedzą, że no, jeżeli chcesz wiedzieć, ile ty będziesz musiał mieć na tej emeryturze, to musisz sobie jeszcze wyobrazić, jak ta droga będzie wyglądała, ile ty wydasz na edukację dzieci, ile ty wydasz na wszystkie gadżety, które chcesz w życiu posiadać. No bo przecież chyba sobie nie wyobrażasz, że będziesz mieszkał w tym obskurnym mieszkaniu, prawda? Każdy z nas ma cele, ambicje i tak dalej, chce mieć większe domy i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazuje, że proces planowania jest strasznie skomplikowany. Nie wiadomo, jak policzyć, ile my pieniędzy potrzebujemy.
Jak ja idę do takiego doradcy i siadam z nim, to po pierwsze się przekonuję, że ja naprawdę nic nie wiem o swoich potrzebach, bo nagle się okazuje, że gość mi po prostu roztacza to, co ja powinienem mieć. Ja mówię, kurde, czy ze mną jest coś źle? Mi jest dobrze tu, gdzie mieszkam w tej chwili. Samochód, który mam, chciałbym, żeby to był ostatni samochód w moim życiu, bo nie uważam, że auto to jest coś, za co warto płacić pieniądze. Być może wypożyczę sobie jakieś fajne Ferrari na 3 dni, tak, żeby pojeździć, ale niekoniecznie muszę je posiadać. I teraz zalecenie, które ja mam, to jest, żeby nie komplikować. Jeżeli chcecie policzyć, ile musicie mieć na emeryturze, ile wam jest potrzebne, to zacznijcie od najprostszych liczb, bo na skomplikowanie zawsze będziecie mieli czas. I ci wszyscy eksperci, którzy wam watę na uszy nawijają, tak jak mówił Zbyszek, i tak jak mówił, Maciek, i tak jak mówił Marcin, nie bez powodu, bo w końcu na tym zarabiają i chcą na was jak najwięcej zarobić, tak? Oni bazują na założeniach, które mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. I to mówię, mając świadomość, rozmawiam z tymi ludźmi, mówię to w oparciu o doświadczenia z rozmów z nimi. Po prostu. Jak ja sobie wyobrażam takie niekomplikowanie? Wiecie, jest cholernie dużo zmiennych ogólnie przy myśleniu o swoich finansach. Pierwsza rzecz, jaką byście chcieli mieć oczekiwaną emeryturę? Miesięcznie, ile byście chcieli dostawać? I nie myślcie o tym, że inflacja, muszę to przemnożyć. Nie komplikujcie, uproście na razie. Załóżcie, że nie ma żadnej inflacji. Czyli ile musiałbym dostawać kasy dzisiaj, żeby spokojnie żyć? Załóżcie, że macie, nie wiem, 60 lat w tej chwili, właśnie dzisiaj przechodzicie na emeryturę. Ile to będzie? 4 tysiące? 5? 10? 15? No każdy ma jakąś tam swoją odpowiedź. Jaki jest wasz aktualny wiek? To chyba każdy wie, to jest najprostsze, nie? Ale pytanie, kiedy byście chcieli przejść na emeryturę, już nie jest takie proste. Zaraz wam pokażę tutaj liczby. Czyli matematyka, bardzo trudna. Od jednego odejmujemy drugie i wiemy, ile mamy lat do emerytury, tak? No i pytanie bardzo trudne i bardzo kluczowe, ile lat pożyją? Co ja zakładam? Ile pociągnę? I już w tym momencie, już lifetime planerzy wam tu pomiędzy te punkty wstawią kupę innych zmiennych, tak? Inflacja się pojawi, stopa zwrotu. Ja powiem tak, z tych wszystkich prostych kalkulacji coś nam wyjdzie. I ja jak sobie tworzę taki model na mnie i tu wam pokażę, nie mam 29 lat, żeby było jasne, nie? Ale chciałem, żeby liczby nam się tutaj jakoś tak złożyły fajnie. Załóżmy, że chciałbym mieć 5000 zł miesięcznie. Przeżyję? Oczywiście, że przeżyję. Czynsz opłacę, zjem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Być może ja, moja żona i 2 dzieci nie przeżyją, ale ja przeżyję. Yes! Chciałem to powiedzieć. Model, w którym zakładam, że będę całe życie utrzymywał moje dzieci, to nie jest model, który mieści się w moim światopoglądzie. Tak? Czyli zakładam, że dzieci gdzieś tam przeżyją same, w sensie zarobią sobie na życie same. Oczywiście mogę im gdzieś tam pomóc w jakimś stopniu i pewnie to zrobię nawet, tak? Ale jakby nie jest to składową mojej emerytury. Boże, rozgaduję się, jestem na którym slajdzie? Dopiero 4? Jeszcze 50? Żartuję. Dobra, przyjmijmy jakieś założenia. I teraz jeżeli mówimy o stopie zwrotu z inwestycji, powiedziałem wam, że nie ma inflacji, więc traktujmy to, że to jest stopa zwrotu z inwestycji ponad inflację. I patrzcie, jak się ze Zbyszkiem wstrzeliłem. Zbyszek też mówił o 4%. Nie wiedziałem, że powie o tych 4%. Ale to jest coś, co ja uznaję, że jest racjonalne. W sensie bez dużego ryzyka da się wyciągnąć taką stopę zwrotu ze swoich inwestycji, a o tych inwestycjach też będę za chwilę mówił. Czyli mamy taki model, już wiemy. Dlaczego tutaj w nawiasach jest, co to jest? To jest liczba miesięcy. 600 miesięcy, które chcę przeżyć na emeryturze, ponieważ uwaga, założyłem, że przejdę na emeryturę w wieku 50 lat, hello. Nie będę pracował do 67 roku życia. Był plan, że przejdę w wieku 40, ale się nie udało. Czyli do emerytury mam 252 miesiące. No to teraz spróbujmy coś policzyć. Jeżeli zacznijmy od końca. Ile kasy potrzebujemy w momencie, w którym będziemy przechodzili na emeryturę, jeżeli zakładamy, że będziemy musieli za tą kasę przeżyć 50 lat? Kalkulator finansowy się kłania. Kto umie obsługiwać kalkulator finansowy? Wow, jak mało rąk. Zapraszam, na moim blogu 3 artykuły o kalkulatorze finansowym i w tym momencie zrobię też świetne wprowadzenie do mojej książki. Książka się będzie nazywała Jak zostać finansowym ninją i tam między innymi będzie również krótki samouczek obsługi kalkulatora finansowego, bo on bardzo życie upraszcza. Na przykład upraszcza wam to, że idziecie do doradcy finansowego, lifetime planera czy tam cokolwiek, wyciągacie telefon komórkowy i mu po prostu pokazujecie, jakie on wam kity żeni. I gość mówi... Przysięgam, autentyczny. Gość mówi, ale to niemożliwe.
proszę mi pokazać swój kalkulator. Tak? Oni nie mają takich kalkulatorów. Oni mają wielkie taryfy, z których coś wynika, symulacje i tak dalej, które jakiś szkoleniowiec przekazał im w ramach szkolenia wewnętrznego i oni tego nie rozumieją, nie zastanawiają się nad tym, tylko z tą pieśnią na ustach idą do was. Bo tam pod tymi wszystkimi wykresami jest jeszcze jedna rzecz. On wie, że jeżeli wam sprzeda coś ze składką roczną 6 tysięcy złotych, to on 6 tysięcy złotych też przytuli w prowizji. OK? Takie uproszczenie. No, może tam ci słabsi tam z Openów i tych innych, to tam nawet nie powąchają tej prowizji, tak? Bo firma zabierze. Ale tak to wygląda w rzeczywistości. Czyli patrzcie, mam przeżyć 50 lat na emeryturze, 600 miesięcy. Nadal zakładam, że nawet jak będę na emeryturze, to stopa zwrotu z kapitału, który posiadam średnio, wyniesie 4% rocznie. Chcę co miesiąc wypłacać sobie, to jest payment, tak? Chcę co miesiąc sobie wypłacać 5 tysięcy złotych. Na koniec, w momencie śmierci, zostanie zero. Ile muszę mieć pieniędzy? 1 296 320 zł. Okej, nareszcie mam jakiś cel. Jeżeli chcę przejść na emeryturę w wieku 50 lat, to muszę mieć bańkę 300 na koncie. Przy tych założeniach. No dobra, ale przecież będę miał tą emeryturę minimalną, tak? Niektórzy widzieli ten slajd, bo wrzuciłem gdzieś tam na Twittera i tak dalej. Pytali, ale jak to ZUS pomoże? No pomoże. ZUS pomoże. Wypłaci tą emeryturę minimalną. Jaką wypłaci? Nie wiadomo. Ale przecież mówię wam, nie komplikujcie, uproście. Dzisiaj by mi wypłacił te 880 zł. Powiedzmy, 889 tam było chyba, tak? No to okej, to ile ja muszę mieć w miesiąc? 4119 moich pieniędzy. Już mi to zmniejsza kwotę, którą muszę posiadać na koncie do raptem 1 068 000. Słucham? Fakt. I tu popełniłem błąd logiczny, ale dobrze mnie przyłapaliście, bardzo dobrze. Dlatego do tej kwoty nie będę się odwoływał. Zróbmy tak. To ile muszę oszczędzać? To może teraz tak, wiemy, że potrzebujemy tą bańkę 300. To ile muszę oszczędzać? Mam dzisiaj 29 lat, zostało mi do wieku emerytalnego, do 50, zostało mi 21 lat, 4% znowu będę wpłacał, znowu będę miał 4% rocznie. Ile muszę oszczędzać? Drobne, 3290 zł miesięcznie. Tak? Kto jest w stanie tyle oszczędzać? Ręka w górę. Są takie osoby, które są w stanie tyle oszczędzać, czyli inaczej, macie dowód na to, że jest to możliwe. Pozostała reszta ma dowód na to, że jest to możliwe. Ja też podniosę rękę. Tak? Da się tyle oszczędzać miesięcznie. Ale to była duża kwota dla wielu osób. Pytanie, co by się stało, gdybym jednak przeszedł na emeryturę w wieku 21, gdybym 10 lat później przeszedł na emeryturę. 10 lat później, czyli 10 lat dłużej pracuję. Po pierwsze, teoretycznie powinienem zmniejszyć tą kwotę u góry, bo będę krócej na tej emeryturze, więc już by się ta kwota zmieniła, ale widzimy, że 10 lat pracy więcej już nam powoduje, że to, ile musimy odkładać miesięcznie, istotnie nam spada. 1764 zł miesięcznie. Czyli pracuję do 60, a nie do 50, tak? I już będę miał spokojnie na to, żeby sobie wypłacać te 5 tysięcy złotych co miesiąc. Jeżeli tyle od dzisiaj, jeżeli jestem w wieku 29 lat, będę sobie odkładał co miesiąc. Dobra, a co by się stało, gdybyśmy jednak trzymali się tej 50, ale na przykład potrafilibyśmy inwestować w sposób, który daje nam wyższą stopę zwrotu? No wiadomo, że zaczyna się dziać magia, tak? Bo na papier jest cierpliwy, wszystko przyjmie. Możemy sobie napisać dowolną stopę zwrotu. Ale chodzi mi o to, żebyście się nauczyli bawić kalkulatorem finansowym, bo on wam naprawdę na liczbach wam powie prawdę. Dobra, ale tak czy siak, czy patrzymy na to, że to jest 1700 zł, 3290, 3900, to nie są małe kwoty. Czyli krótko mówiąc, kapota, tak? Samo się nie zrobi. To my musimy coś zrobić, żeby rzeczywiście realnie móc takie pieniądze co miesiąc z portfela wyciągać i gdzieś odkładać. Nie mówię jeszcze inwestować, odkładać. Na razie odkładać, OK? Ja mam taki, to jest najważniejszy message, jaki jest z tej prezentacji, że jeżeli komukolwiek tutaj marzy się wczesna i porządna, wypasiona emerytura, to nie ma bata, my musimy zwiększyć tempo gromadzenia kapitału. I tak to działa. Jeżeli ktoś myśli, że jakoś inaczej mu się uda, że będzie chował głowę w piach, że się zastanowi nad tym za 10 lat, to krzyżyk na drogę, autentycznie. To niech sobie powiesi, tak jak Marcin sobie powiesił ten RIP, tylko niech wpisze tam, gdzie były te dwa znaki zapytania, gdzie były, to niech wpisze wiek swojego przejścia na emeryturę. Znaczy rok, w którym będzie przechodził na emeryturę.
Ty, Marcin, takie miałeś hasło, że każdy z nas ma kapitał na emeryturę, tak? Tylko niektórzy będą musieli umrzeć za dwa tygodnie, tak? Więc to jest brutalna prawda. I mnie jako blogera, ale również jako osobę, która siedzi w tym temacie, naprawdę pioruńsko martwi to, że o tym się głośno nie trąbi, że tego nie ma w mediach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo to są rzeczy, które powinny być wykładane wszystkim. Po prostu. I w szkole to powinno być. A to do tego dojdę. To jest jeden z tam z projektów, który chciałbym zrealizować, że tego typu rzeczy będą uczone nie, jeżeli nie w podstawówce, to przynajmniej na studiach, bo to uważam, że to są ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy i potrzebują taką wiedzę. Ja widzę generalnie trzy kierunki działania, które nie są niczym nowym dla was, bo widzieliście prezentację Marcina, tak? Widzieliście prezentację Zbyszka. Po pierwsze, ograniczanie kosztów. I teraz zauważcie, że ja piszę ograniczanie kosztów, a nie piszę oszczędzanie. Bo oszczędzanie jest często rozumiane jako bycie sknerusem, bycie kimś, kto, znaczy czymś, co jest negatywne. Ograniczanie kosztów może być postrzegane jako konstruktywne. Jak popatrzycie na to, co robią duże firmy i w jaki one inteligentny sposób optymalizują swoje koszty, również w jaki sposób optymalizują je podatkowo, no to pozazdrościć, tak? Firma Reserved, bojkot w sieci, znaczy LPP, tak? Bojkot w sieci, że nie będziemy kupowali, bo się wyprowadzili i teraz płacą podatki gdzie indziej, a w zasadzie nie płacą tych podatków. Bojkot w sieci, wzrost sprzedaży w następnym miesiącu. Tak to się robi. I teraz pytanie, czy my się krzywimy na to, czy nie. Ja uważam, to do tego dojdę pewnie za chwilę, ale generalnie uważam, że jeżeli jesteśmy częścią Unii Europejskiej, mamy prawo prowadzić na przykład swoją firmę, swoją działalność gospodarczą w dowolnym kraju Unii Europejskiej. Oczywiście zgodnie z prawem, ale jeżeli prawo umożliwia nam optymalizację podatkową, to nie można jej zakazywać. Znaczy, na jakiej podstawie ktoś nam jej zakazuje? Ale dobra, to wątek poboczny wplotłem, już nie będę, przepraszam bardzo. Czyli tak, ograniczanie kosztów, zwiększanie zarobków oczywiście i mądre inwestowanie. I teraz inwestować można na różne sposoby, za chwilę do tego dojdę. I teraz dochodzę do meritum mojej prezentacji. Pięknie, 20 minut, 52 sekundy minęły. Nareszcie mówię o tym, o czym miałem powiedzieć. Czyli o tym, jak to robić poprzez własną firmę, inwestycje, może nie firmę, ale generalnie biznes, bo to może być na różnych etapach. Niekoniecznie musimy mieć zarejestrowaną działalność, żeby traktować to, co robimy, tak jak prowadzenie biznesu. W szczególności osoby, które parają się wynajmem, wcale nie muszą mieć zarejestrowanej firmy, żeby było ciekawiej. Polskie prawo stwarza takie możliwości. Przynajmniej dopóki nie mają tam kilku albo kilkunastu nieruchomości. Czyli dla mnie firma, ja na firmę patrzę trochę w inny sposób niż być może, nie chcę powiedzieć większość, bo nie chcę generalizować, ale wiele osób patrzy na firmę jako sposób zarabiania pieniędzy, że to służy koniecznie zarabianiu pieniędzy. Mamy jakiś pomysł, chcemy jakieś przedsięwzięcie zrealizować i firma nam służy do tego, żeby zarabiać pieniądze. Ja na firmę patrzę w drugą stronę i od tego zaczynałem, jak otwierałem swoją działalność gospodarczą. Dla mnie firma jest przede wszystkim sposobem na zoptymalizowanie kosztów, czyli mogę posiadać firmę, nie muszę jej posiadać, ale jednocześnie jestem w stanie dzięki temu, że mam firmę, wydawać mniej albo wydawać mądrze. Inaczej, wydawać tyle samo, ale korzystać z wszystkich korzyści, które wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej, tego, że możemy różne rzeczy wrzucać w koszty. Oczywiście drugi element, czyli elastyczność zarabiania. To, o czym też mówił Marcin, ta dywersyfikacja, że mogę pracować nadal na etacie u kogoś, ale od czasu do czasu mogę bardzo łatwo wystawić fakturę za moje usługi. Inne firmy chętnie płacą faktury, inne firmy niechętnie podpisują umowy o dzieło czy zlecenie, bo to zawsze jest problem. Ale jeżeli ja dzisiaj jestem przedsiębiorcą i mam dwie osoby, które świadczą dla mnie takie same usługi, ale jedna mi wystawi fakturę, a z drugą będę musiał umowę podpisać, jeszcze PIT-a i wysłać na koniec roku, to z kim będę współpracował? No, obiektywnie. No z tym, z kim mi łatwiej, z firmą. Bo to jest dla mnie prostsze. Żadnego papieru nie wymieniam. Dzisiaj faktury przesyłamy całkowicie elektronicznie. Przychodzi do mnie PDF, ja płacę pieniądze. Nawet nie czekam, aż termin płatności napłynie, bo uważam, że też trzeba promować takie zdrowe postępowanie. I w Polsce tego brakuje, że jeżeli wpływa do mnie faktura i mam pieniądze na koncie, to płacę, a nie próbuję przeciągać terminy płatności w nieskończoność. I to ja to mówię zupełnie świadomie i jakby też uważam, że świat zaczyna się naprawiać od siebie samego. Czyli to ja, jeżeli chcę, żeby te terminy płatności nie wynosiły 90 czy 120 dni w Polsce, tak jak wynoszą, czy jak to robi firma Empik, mówiąc zupełnie wprost, i to jest publiczne, tak, w sieci, że pół roku czasami trzeba czekać, wydawcy muszą czekać na zapłatę, to jeżeli chcemy to zmienić, to po prostu musimy zaczynać to zmieniać od siebie, od
firm, które są małymi usługodawcami, freelancerami i tak dalej, że się będą rozliczać sprawnie. Oczywiście to wymaga odpowiedniego planowania biznesu. Oczywiście to wymaga planowania naszej płynności finansowej w taki sposób, żeby to było możliwe, ale da się to robić. I teraz dla mnie własna firma, czyli ten trzeci element, to jest coś, co pozwala mi inwestować pod 100% kontrolą. To ja jestem odpowiedzialny za to, jak te moje inwestycje będą wyglądały. I kto z was boi się inwestowania na rynkach kapitałowych? Ja się boję, tak? Nie uważam, że mam istotny wpływ na te firmy. Jeszcze jak czytam historię typu insider trading, tutaj ktoś coś wiedział, jakby puścił fałszywy message czasami na rynek po to, żeby zanurkowało, on wtedy kupił, bo za chwilę sprzedał, bo wiedział, że będą ogłoszone wyniki i tak dalej, i tak dalej. To mnie cholera bierze. To mnie cholera bierze. To ja nie chcę być na takim rynku. Dlatego, że ja nigdy nie mam szansy wygrać z tymi, którzy siedzą gdzieś w środku i są cwaniakami i są ekspertami w tej dziedzinie. To nie znaczy, że nie inwestuję na rynkach kapitałowych, inwestuję, dywersyfikacja, ale uważam, że pieniądze dobrze jest inwestować tu, gdzie mamy 100% kontrolę. Również 100% kontrolę nad porażkami. Czyli to może być tak, że ja wkładam moje pieniądze w jakiś projekt u siebie w firmie, ten projekt nie wypala, on na siebie nie zarabia, ale przynajmniej wiem, jaka była moja intencja i korzyścią, skutkiem ubocznym jest to, że jednak coś powstało, to jest efekt pierwszy i drugi efekt, który istotny, który jest, że czegoś się nauczyłem. Przy inwestowaniu na rynkach kapitałowych, ja nie jestem takim gościem, któremu łatwo wyłączyć emocje. Powiem zupełnie szczerze, oczywiście, że jestem miotany emocjami, każdy z nas jest miotany emocjami. Także dla mnie własna firma to jest również sposób na to, żeby mądrze inwestować. Oczywiście, o ile mamy trochę oleju w głowie, chcemy się cały czas rozwijać. Oczywiście jest masa minusów własnej firmy. Samo to, że no ten pierwszy argument już przestaje być podnoszony, czyli niepewność zatrudnienia. Tak? Mówi się, że własna firma to nie wiadomo, czy będę miał klientów, czy nie będę miał, będę się musiał o nich starać. No, ale to jest znowu to, co mówił Marcin. Jak jesteś na etacie, też się musisz starać o klientów. Mail sprzed dwóch dni, pisze do mnie pani, czytelniczka bloga i pisze tak. Michał, tam któryś tam artykuł mnie poruszył, bla, 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 bla. I pisze coś takiego, że wyobraź sobie, mam 55 lat, w lutym miałem mieć 15. rocznicę zatrudnienia w firmie. Taka specjalna okazja, tylko że dostałem wypowiedzenie. Rzeczywistość, tak wygląda rzeczywistość. Etatowcy są osobami, które są po prostu jak... Wybieram sobie tam najlepszych, wybieram sobie najmłodszych, wybieram sobie najładniejszych, czy to jakiekolwiek kryterium mi pasuje. Taka jest prawda. Jest ciężko, tak? Ale uważam, że na etacie jest równie ciężko. Oczywiście obawy o płynność finansową, skomplikowane przepisy, trudność rozdzielenia pieniędzy prywatnych i firmowych, konieczność samomotywacji, zwłaszcza jeżeli jestem jednoosobową działalnością gospodarczą, nie mam żadnego szefa nad głową, który będzie mnie poganiał, który będzie ode mnie wymagał, który będzie mnie cisnął, kopał, opierniczał, ja pod tym, z tego powodu będę lepiej pracował albo w ogóle będę pracował. Tak? Nie ma tak. Nie ma tak. Trzeba wszystko samemu. Ale jest też masa korzyści. I teraz jak spojrzymy sobie na średnią krajową, średnia krajowa w tej chwili, ja się zdziwiłem, 4214 zł brutto, średnia krajowa. Ja nie wiem, ja się zatrzymałem jakoś tam, że mi się wydawało, że to jest niżej. 3000 na rękę. Kurde, 3000 na rękę, średnia krajowa? Ja wiem, że to może tam z perspektywy niektórych to są zafałszowane dane, ale kurde, ale jednak. 3000 zł na rękę, całkiem fajnie. No to jak to wygląda, jeżeli dodamy, czyli tak, my jako pracownik dostajemy 3000, ale pracodawcy to łącznie kosztuje 5081 zł, tak? Czyli dostajemy 60% tego z grubsza, co kosztujemy. Oczywiście etat, to jest punkt odniesienia. Jak to wygląda, jak jesteśmy przedsiębiorcą? Idziemy do tego samego pracodawcy, nie możemy tego zrobić od razu, tak? Bo nie można jako działalność gospodarcza świadczyć usług dla tego samego pracodawcy chyba w ciągu 12 miesięcy od momentu, w którym pracowaliśmy u niego na etacie. Ale firmy są cwane. Firmy mają tak, że mają działalność gospodarczą, spółkę z o.o. i tak dalej i są w stanie, w jednej możecie być na etacie, a w drugiej możecie za chwilę, faktury wystawiać. Tak działa rynek, nie ma co się oszukiwać, że działa inaczej. Czyli dla tego samego pracodawcy wystawiamy fakturę. Nadal wykonujemy to, co wykonywaliśmy. Nagle nasze netto na fakturze to jest dokładnie to brutto, które było. Dlaczego? Dlatego, że dla pracodawcy jest to totalnie neutralne. Ile jest przedsiębiorców na sali? W sensie osoby, które mają własne... No to wy to wiecie, więc taka jakby elementarne informacje rzucę dla tych osób, które jednak są, nie mają własnych działalności.
I tak, tak to wygląda modelowo i tak to wygląda w świecie idealnym. Prawda jest taka, że my oczywiście jako samozatrudnieni czy prowadzący własne firmy też mamy koszty, więc ja te koszty tu wrzucę. Te koszty wyglądają tak, nawet jeżeli wrzucę 100% ZUS-u, pełnego ZUS-u, który płaci osoba prowadząca działalność gospodarczą i wrzucę podatek całkowity, który akurat dla liniówki jest policzony, no to wygląda to w ten sposób, że pi razy drzwi. Słuchajcie, jak gdzieś tu się rąbnąłem w tych kalkulacjach, to może być tak, że to nie jest 3400, tylko jest 3250 powiedzmy. Ale jakby tylko dla zobrazowania przykładu to pokażę. Nadal jest tak, że to netto, które nam zostaje po liczeniu tych kosztów, jest wyższe niż to, co dostawaliśmy z etatu. Oczywiście być może trzeba wrzucić jeszcze księgową i tak dalej, tak? Typu 80 zł czy 200 zł, tak? Może się okazać, że na przejściu na własną działalność nic nie zarabiacie. Ale porównując to tak jeden do jednego, wygląda to w ten sposób. 3000, 3400. Teraz pytanie, no kto chce dostać 10% albo nawet więcej podwyżki? Każdy by chciał, nie? Da się to zrobić. Można tylko się dogadać z pracodawcą, żeby doprowadził działalność gospodarczą. A jednocześnie to otwiera nowe możliwości. Te nowe możliwości to jest to, że w działalności gospodarczej nie płacimy, płacimy pieniędzmi, które nie zostały jeszcze opodatkowane. Czyli jeżeli coś kupujemy, co może być zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodu, no to oczywiście będziemy mogli z tego tytułu mieć korzyści podatkowe. I pokazuję, jak to wygląda, żeby nie był gołosłowny. Zarobiliśmy na etacie 3003 zł na rękę, średnia krajowa, i kupujemy komputer za 2999 i 99 groszy. To jak nie prowadzimy działalności, no to mamy cenę netto, cenę VAT, czyli mamy cenę brutto, płacimy cenę brutto, wydaliśmy pieniądze, zarobiliśmy pieniądze, wydaliśmy pieniądze, zostały nam 3 zł i 1 grosz. Niespecjalnie można to zaszaleć, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale jak jesteśmy przedsiębiorcą, prowadzimy własną działalność gospodarczą, to zaczyna się dziać magia. I ta magia się dzieje cały czas. Cokolwiek byśmy nie wrzucali w koszty firmy, zaczyna się dziać magia. Jaka magia się dzieje? Cena komputera nagle nam się automagicznie rozczłonkowuje. Bo przedsiębiorca przede wszystkim odlicza sobie VAT. Można powiedzieć, że dla przedsiębiorców VAT jest neutralny. Czyli już te 560 mniej nas to kosztuje. I przez to, że cały komputer wrzucamy w koszty firmy, to efektywnie zapłacimy też niższy podatek. Bo nagle mamy zamiast, że tak powiem, wyższego zysku, mamy niższy zysk, bo mieliśmy koszt. Czyli efektywnie ten komputer kosztuje nas ile? 1975 zł z 3000 zł. I powiem tak, to jest przedszkole. Znaczy to, co ja mówię, to jest przedszkole. Ale tak to funkcjonuje. I teraz warto się nad tym zastanawiać. Efektywnie zostaje nam na koniec miesiąca 1440 zł w portfelu, albo inaczej, na początku miesiąca po tym zakupie. 1440 zł versus te 3 zł, które były. Tak ten świat funkcjonuje. I duże firmy też tak funkcjonują. I jeszcze znają miliardy sztuczek, jak zrobić tak, żeby te koszty były jak najwyższe, ale tylko na papierze. Niekoniecznie w rzeczywistości. Oczywiście w koszty mamy prawo wrzucać to, co służy osiągnięciu przychodów. I teraz wam takie ćwiczenie zrobię. Kto chce powiedzieć, jakie ma hobby albo jaką ma pasję? Kto? A nie prowadzi firmy jeszcze może, o tak. Ktoś, kto nie prowadzi firmy. Dobra, wstawaj. Paweł, dobrze pamiętam? Słucham. Dobra, Paweł chciałby serwować na desce na fali. I teraz pytanie, jak można w koszty wrzucić deskę surfingową? Prowadzicie działalność gospodarczą, jak można w koszty wrzucić deskę surfingową? Ale ty mówisz o czymś, co jest na granicy uczciwości, bym powiedział. A ja ci powiem, ja przedstawię taki przykład, już żeby nie przedłużać. Paweł, powiem ci tak, powiem wam, dlaczego blogowanie jest świetne. Otwieracie firmę, która prowadzi bloga o podróżach po świecie i pływaniu na desce. Co możecie wrzucić w koszty prowadzenia takiego bloga, takiej firmy? Podróże po świecie, tak? Cały sprzęt. Jeżeli jeszcze do tego napiszecie, znaczy w sensie przedmiotem działalności firmy będzie promowanie dobrych trunków, to prawdopodobnie dobre trunki też się wam uda jakoś przemycić. Jest z tym problem pewien, tak? Nie, dlatego że ja bez tego mój biznes nie istnieje. Bez tego ja nie jestem w stanie poprowadzić takiego bloga. Czy urzędnik z Urzędu Skarbowego jest mi w stanie wykazać, że ja jestem w stanie prowadzić blog o pływaniu na desce surfingowej, nie posiadając deski surfingowej?
byłbyś oszustem, nie? Znaczy, byś kreował rzeczywistość, która nie istnieje. Ja wam podaję przykład taki, no tak powiedział, to tak sobie wymyśliłem, nie? Ale generalnie wszystko da się wciągnąć w koszty, jeżeli rzeczywiście wasza firma tym się zajmuje. Oczywiście urzędnik skarbowy będzie chciał, żebyście wykazali, że powstał w firmie przychód, który jest związany z poniesionym kosztem, bo tak często chcą. No dobra, no to okej. Okay. Kogoś zafakturujesz za to, że zrobiłeś dla niego szkolenie z pływania na desce surfingowej, prawda? Musiałeś ponieść ten koszt i ten koszt jest w pełni uzasadniony. Czyli krótko mówiąc, każdy może mieć działalność gospodarczą na dowolny temat, pod warunkiem, że potrafi to wytłumaczyć i uzasadnić. Okej? Okay? Od listopada 2014 roku nawet wyjścia na miasto i jedzenie na mieście, czyli coś, co było traktowane jako koszty reprezentacji, w tej chwili można traktować jako koszt uzyskania przychodu, po prostu. Każdy obiad, który jecie z kontrahentem. Jak dokumentujecie obiady jedzone z kontrahentem? Selfie, tak? Robię selfie, podpinam do faktury i piszę, to jest ktoś z banku X. Zgodnie z prawdą, jedliśmy obiad. Tak? To jest Zbyszek z bloga Upfans, jedliśmy obiad. My musimy współpracować, bo robimy elementarz inwestora. Mamy koszty uzyskania przychodu, po prostu. No co, przecież nie będziemy sami płacili za obiad, który jest po prostu w celu biznesowym, nie? Okej, okay? Dobra. Ja wiem, że się streamuje, leci w internet, za chwilę będę miał kontrolę. Ale powiem zupełnie wprost, ja mam kontrolę co rok. No, taka rzeczywistość. Kolejny element, poza kosztami, to jest to, o czym mówiłem, to jest inwestowanie. I teraz też pokażę wam inne inwestowanie i inne stopy zwrotu, niż możecie sobie wyobrażać. Bo my sobie wyobrażamy, że inwestowanie to jest coś takiego, gdzie wkładamy jakieś pieniądze i jak to da 4% to jest cholernie słabo, jak to da 10% to nadal jest cholernie słabo, mam wyobrażenie, że wszystko powinno dawać, nie wiem, 30% stopę zwrotu. A co jak wam powiem, że 30% to jest cholernie słaba stopa zwrotu? To jest cholernie słaba stopa zwrotu, tak? Dla kogoś, kto nauczył się i ma udokumentowaną przeszłość, że udaje mu się wykręcać wyższe stopy zwrotu. Na przykład 80% w skali roku, 100-1000% w skali roku, to taki ktoś nie będzie patrzył na jakieś drobne, tak? On szuka celów, które są, pozwalają mu utrzymać żeby ta krzywa nadal była tak samo krzywa, nie zakrzywiała się gdzieś tam w dół. Ja wam pokażę 3 przykłady inwestycji, które są inwestycjami dobrymi. Pierwsza inwestycja to była inwestycja, której dokonaliśmy ze Zbyszkiem. Zrobiliśmy cykl Elementarz Inwestora. Cykl, który był cyklem dla was totalnie bezpłatnym. Nic za to nie płaciliście, że czytaliście te treści. Dla nas był cholernie pracowitym. 50 artykułów, podcastów przez cały rok. A jednocześnie udało nam się na nim zarobić. I to konkretnie udało nam się na nim zarobić. 227 tysięcy przez 12 miesięcy. Jak to się udało? Bo mieliśmy partnerów. I teraz uwaga, byliśmy gotowi. I to było nasze ryzyko. Ryzyko, które podjęliśmy. Byliśmy gotowi wystartować z tym projektem, pomimo, że nie mieliśmy tych partnerów i nie wiedzieliśmy, czy ktoś nam za to zapłaci. Zbyszek, w lipcu żeśmy się spotkali po raz pierwszy, projekt ruszył w listopadzie, a pierwszego partnera mieliśmy w kwietniu. Czyli przez parę miesięcy ciągnęliśmy projekt z groźbą, że będziemy go ciągnąć przez cały rok, bo tak zadeklarowaliśmy czytelnikom, tak? Że będziemy go ciągnąć za darmo. Ale dlaczego chcieliśmy go zrobić? Bo uważaliśmy, że jest potrzebny. Jaka była oczekiwana stopa zwrotu z tej inwestycji? Wzrost ruchu na blogach, zaufanie czytelników, radość z tego, że dostarczamy coś, co jest zbieżne z naszymi oczekiwaniami na temat tego, co my powinniśmy robić, że edukujemy i że komuś się to przydaje. To była oczekiwana stopa zwrotu. Oczywiście oczekiwaliśmy, że uda nam się być może znaleźć jakiegoś partnera, który nam za to zapłaci, ale jednocześnie traktowaliśmy ten projekt, nawet gdyby się nie udało, to byliśmy święcie przekonani, że przy kolejnej edycji tego projektu na pewno będziemy mieli partnerów, bo pokażemy taką jakość, której w blogosferze nie ma i której nie ma też w innych mediach, mówiąc zupełnie wprost. Czyli prostymi słowami opowiemy o inwestowaniu. I jeżeli macie takie podejście do realizacji projektów, to jest to, co mówił Marcin i powiedział to bardzo dobitnie. Dajecie 150% z siebie, to ta kasa się pojawi, ona się musi pojawić. Prędzej czy później. To jest kwestia tego, czy będziecie wystarczająco cierpliwi. To jest jeden projekt. A teraz wam pokażę drugi projekt i zadam wam ćwiczenie. Znaczy zadanie, takie zagadkę wam zadam. To są reklamy, za które ja płacę na Facebooku.
co ja reklamuję na Facebooku? Reklamuję na przykład artykuły, gdzie piszę właśnie o tym, że możecie założyć jakąś fajną lokatę i tak dalej. Dlaczego to robię? Dlatego, że na tym zarabiam, że im więcej osób założy tę lokatę, czy to konto bankowe, to tym więcej ja zarobię z prowizji od banków, tak? Czyli ten model afiliacyjny. I teraz zachowuję się jak rasowy inwestor. Mówię, dobra, to ja wrzucę kasę w reklamę gdzieś tam i liczę na to, że do mnie wróci. To jest to samo, co robią firmy w telewizorach. Wszystkie reklamy, które widzicie, wrzucają jakąś kasę i liczą, że wróci. One liczą, że wróci, a ja liczę, czy wraca. Tak? One też niby liczą, czy wraca. Tylko na Facebooku jest bardzo łatwo wszystko policzyć. To, co tutaj widzicie, to są wydatki w wysokości 6300 zł na reklamy. I tu mam konkretną informację. Z tej reklamy przyszło 208 osób złożyło wniosek w banku. Ja to śledzę. A z drugiej reklamy 592 osoby złożyły wniosek w banku. Czyli wydałem 6300 zł na to, żeby pozyskać 800 osób, które złożyły wniosek w banku. Te 800 osób, z grubsza po 75 zł za lokatę, czy tam za konto, to było konto chyba, konto w Meritum w ogóle, wygenerowało mi przychody na poziomie 60 tysięcy złotych, które zostały przelane na moje konto w ciągu mniej więcej 2-3 miesięcy, załóżmy, że 3 miesiące. I teraz, kto jest taki sprawny i sprytny na sali? Maciek jest z tyłu, dobrze, ów. Maciek, jaka to jest stopa zwrotu? 3 miesiące z 6300 60 tysięcy złotych. To jest kilkadziesiąt tysięcy procent chyba w tej chwili, tak mi się wydaje. Tak, 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 tak trzeba liczyć. To jest kilkadziesiąt tysięcy procent stopa zwrotu roczna. Kilkadziesiąt tysięcy procent. I teraz, gdybym nie miał własnej firmy, to tego typu pieniądze w ogóle by nie były w moim zasięgu. Gdybym nie miał pieniędzy odłożonych wcześniej po to, żeby móc inwestować w tego typu, wkładać pieniądze w tego typu inwestycje, to też bym nie miał tych pieniędzy. To są wyłącznie te osoby, które przyszły, złożyły wniosek w banku po kliknięciu w tą reklamę na Facebooku. One trafiły do mnie na bloga i z bloga złożyły wniosek w banku. I ja śledzę tylko tych, którzy złożyli ten wniosek. Jak to się robi? Osadza się piksel śledzący, który pozwala wam śledzić, co zrobił ktoś, kto był gdzieś w internecie. Jesteście całą ścieżkę w stanie prześledzić i wrócić do początku i zweryfikować, czy to się zwraca, czy nie zwraca. Boże, jak przyciągnąłem, ale już kończę. Finblock 2015, to też jest inwestycja. W co to jest inwestycja? W dobre relacje to jest inwestycja, tak? To jest inwestycja w dobre relacje. Zobaczcie, to jest pierwsza konferencja. Wyłożyliśmy własną kasę. Dlaczego? Bo chcieliśmy to zrobić. Oczywiście, przy okazji mamy świetnego partnera. Powinienem umieścić NBP, nie? Który też się dołożył i to też jest fajne, tak? Ale to jest inwestycja, bo być może za rok, a być może za dwa lata, a być może za trzy zrobimy coś tak świetnego, że po prostu będziemy mieli góry pieniędzy. Nie wszystko się robi dla pieniędzy od razu. Bardzo dużo rzeczy robi się po to, żeby podłożyć dobre fundamenty, stworzyć sobie możliwości zarabiania. Czyli trzeba z jednej strony realnie podchodzić do tych swoich oczekiwań, a z drugiej strony, tam gdzie już jest możliwość, no to kapitalizujemy. To zaczynamy na tym zarabiać. Jeszcze trzy słowa mam dla osób, które no jednak nie chcą być przedsiębiorcami, nie chcą korzystać z tych możliwości, które się pojawiają. Zastanawiają się, no dobra, ale co ten Szafrański ma mi do powiedzenia, jeżeli ja jestem na etacie? I tu znowu wrócę do tego blogowania, tego przykładu z blogiem, z deską i tak dalej. Jeżeli coś w życiu jest dla was ważne, to nie bójcie się powiedzieć światu o tym, że dla was jest to ważne, że wy się na czymś znacie, że coś umiecie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że blogowanie dzisiaj jest takim dobrym sposobem na to, żeby pokazywać siebie i budować swoją markę, pokazywać, że jestem ekspertem w danej dziedzinie. Ja nie mówię o tym, żeby siebie nazywać ekspertem, nie, nie, ale żeby inni nas tak odbierali. I teraz zobaczcie, jeżeli chcecie mieć te dodatkowe 1700 zł miesięcznie, czy 3200 zł miesięcznie na to, żeby oszczędzać na waszą emeryturę, to co pojawiało się na wcześniejszych slajdach, to jak możecie, pracując na etacie, zdobyć taką dodatkową kwotę? Jak można do tego doprowadzić? Skorzystać z promocji bankowych, bardzo dobrze. No ale raz się uda, tak? W jednym roku się uda, w drugim. Chodzi o to, żeby systematycznie to robić. Zmieniamy pracę, no kurczę, no. Musimy siebie sprzedać jako kogoś, komu warto płacić więcej. To jest, Marcin też o tym mówił, nie wystarczy mieć osiągnięcia, trzeba innym pokazać, że one są.
I na przykład pokazywanie, budowanie tej pozycji przez takie narzędzia, na przykład jak blogowanie, jak dobry profil w serwisie LinkedIn, tak, gdzie się postaracie nad tym, żeby wypisać te cechy, które są istotne dla waszego przyszłego pracodawcy, to jest forma inwestowania w to, żeby zarabiać więcej i żeby w końcu mieć tą kasę na odkładanie w takiej wysokości, żebyśmy mogli na tej emeryturze wyciągać po te 5 tysiaczków miesięcznie. OK? Czyli warto budować swoją pozycję jako ekspert, dawać się poznawać jako ekspert w jakiejś dziedzinie. Znowu, to co mówił Marcin, w takiej dziedzinie, która jest waszą pasją, ale jednocześnie jest rentowna. To jest absolutnie kluczowe. I takie ćwiczenie dla tych osób, które dzisiaj mają 30. Patrzcie na każdą podwyżkę, którą możecie uzyskać w swojej pracy. Na każdą podwyżkę, którą możecie uzyskać w swojej pracy. Patrzcie w taki sposób, ile wam to pieniędzy da w momencie, kiedy będziecie przechodzić na emeryturę. To jest takie coś, że my się uczymy, że okej, dzisiaj wynegocjowałem 100 z moim szefem, to za rok jak z nim pójdę negocjować, to nie będę negocjował o kolejną 100, bo ja już wiem, że ta 100 jest do wyrwania. Ja już będę próbował więcej, prawda? A jak będę zmieniał pracę, no to jeszcze więcej. I te osoby, które są takie sprawne w poszukiwaniu nowych możliwości na rynku pracy, nawet jeżeli są etatowcami, przemieszczają się między firmami, one po prostu zarabiają coraz więcej. Mam bardzo dużo czytelników, uwierzcie. Ktoś do mnie podszedł jakoś teraz w metrze, przypadkiem ktoś do mnie podszedł i mówił mi też, słuchaj, zmieniłem już 2 razy pracę od momentu, kiedy czytam twojego bloga. Wykorzystałem wskazówki, które były w artykule o negocjowaniu wynagrodzenia i o benefitach i wyobraź sobie, zarabiam już w tej chwili 2 razy więcej. Po 2 zmianach pracy zarabia 2 razy więcej niż zarabiał. I mówię, wow, nareszcie, tak? Nareszcie ktoś powiedział, jak to wygląda. Nie, poważnie, jest sporo takich głosów. Każde 100 zł, które dzisiaj dostaniecie podwyżki, jeżeli nie będziecie go wydawali, tylko zdecydujecie się odkładać, oznacza, że w wieku 67 lat będziecie mieli 100 tysięcy złotych więcej. Te 100 zł, które nie będziecie wydawać, tylko przeznaczycie na to, żeby oszczędzać ze stopą zwrotu raptem 4% w skali roku. Pomijam inflację na razie. Działanie matematyczne do kalkulatora macie pod spodem finansowego. Okay? Podsumowując, 45 minut, 40 sekund, przepraszam Paweł. Podsumowując, jesteście zdani tylko i wyłącznie na siebie, niestety. Inwestujcie w siebie i w to, co umiecie robić najlepiej, to, co wam daje pieniądze, w to, w czym jesteście najlepsi. I ja wiem, że własna firma to jest dobry sposób na to, żeby optymalizować koszty, żeby zarabiać więcej, ale wiem też, że nie jest dla każdego, więc nawet jeżeli jesteście etatowcami, to podnoście swoją wartość na rynku pracy, bo to się wam zawsze będzie opłacało. Ktoś, kto zrobił dobry interes raz w życiu, będzie szukał tylko lepszych interesów. Ktoś, kto dostał podwyżkę, zdecydował się na zmianę pracy, na ostre negocjowanie i udało mu się, to następnym razem będzie negocjował o jeszcze większą stawkę. Tak to działa, dlatego że już wiemy, że to potrafimy, więc stawiamy sobie wyższe cele. Tak to działa. Ktoś, kto się boi porażek, będzie tkwił sparaliżowany w miejscu i nie będzie podejmował kroku, żeby znaleźć lepszą pracę chociażby, bo będzie się bał, że ktoś mu odmówi, nadal będzie tkwił w tej pracy i niewiele się zmieni. Naprawdę. Także warto próbować. Ja ze swojej strony dodam, że to, co mówił Marcin, bardzo u mnie rezonuje. To jest dokładnie to samo chciałem powiedzieć, że jak się zarabia kasę, jak się zarabia, tak jak w moim przypadku dzisiaj, niewyobrażalne furmanki pieniędzy z mojej perspektywy, bo ja nie mam tak dużych potrzeb, to mam chęć oddawania światu tego, że był dla mnie taki szczodry. Trzeba pomagać ludziom, osobom, które nie miały tyle szczęścia, co my. Ja w to głęboko wierzę. I teraz dobro powraca. To jest takie hasło, które ja mówię, które powiedział Marcin, ale też to też jest inwestycja. To jest inwestycja we własne samopoczucie. Wszyscy, którzy mają pieniądze, którzy nie działają na rzecz innych, powiedzą wam wprost, że pieniądze szczęścia nie dają. Później ludzie, którzy pieniędzy nie mają, zaczynają to powtarzać jak mantrę, że pieniądze szczęścia nie dają, traktują to jako wytłumaczenie tego, że nie chcą się starać o to, żeby mieć pieniądze. Prawda jest taka, pieniądze szczęścia nie dają, ale pieniądze mogą szczęście kupić pod warunkiem, że my nie wykorzystujemy tych pieniędzy dla siebie, tylko dla innych. I to jest coś niesamowitego. Jeżeli ma się takie możliwości, żeby z jednej strony świetnie żyć, a z drugiej strony wiedzieć, że inni mogą dzięki wam żyć trochę lepiej. I w momencie, kiedy, ta fala takich pozytywnych emocji, która się przytrafia, kiedy totalnie przypadkowa, tutaj nie jesteście dla mnie totalnie przypadkowi, wy jesteście czytelnikami mojego bloga, ja wiedziałem, że tu będziecie, psychicznie się już na to nastawiłem, tak, że się z wami spotkam. Ale jeżeli ktoś cię zaczepia w metrze i mówi, chodź Michał, zrób mi miśka, dzięki stary,
dzięki, ale w ogóle jak masz na imię? Nie? Marcin, no dobra, za co? Stary, w ogóle jakbym ci zaczął opowiadać, to tam, to siam, to tu mi się to udało i tak dalej. Ja mówię, kurde, naprawdę? Znaczy, w sensie pod wpływem czytania bloga jakiegoś? No stary, no, naprawdę? Naprawdę. To działa. I są takie dni, kiedy ja mam naprawdę serdecznie dość i chętnie bym tego bloga cisnął w kąt, bo jestem pracoholikiem, daję kupę energii z siebie i tak dalej. Chętnie bym to po prostu rzucił w diabły i po prostu powiedział sobie, dobra, już starczy, tak? I zdarzają się takie, przyjdzie taki mail i mówisz sobie, kurde, właśnie po to to robię. Właśnie po to się to robi, żeby inni mogli mieć trochę lepiej, ale też żeby swoje ego gdzieś tam podbudować. I mówię to zupełnie wprost. Też podbudować siebie, że robię coś, co ma obiektywnie rzecz biorąc wartość. Jakąś tam wartość dla innych. I tego też, kończąc to, tak jak Marcin ładnie skończył, to też ładnie skończył. Tego wam życzę, żebyście to, co robili, żeby to miało wartość nie tylko dla was, ale dla innych, bo wtedy inni będą wam chcieli również za to zapłacić. Ci, którzy są bardziej leniwi, tak na przykład, którzy nie chcą gdzieś tam iść do przodu za bardzo, oni będą wam chcieli za to zapłacić, żeby troszkę na skróty pójść do przodu. Jeżeli macie jakieś pytania, to jestem do dyspozycji. Ja wiem, że Paweł powie, że przyciągnąłem, ale nie ma znaczenia. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało. Michał Ekspert Szafrański. A się ładnie. Dzięki.